W wypełnionym po brzegi kościele świętego Maksymiliana Kolbego, jak co roku, odbył się koncert kolęd, w którym wystąpił chór Nieboskłonni oraz ukraiński zespół Kana. Na tradycyjne muzyczne spotkanie z niebieską scholą, a obecnie nieboskłonnymi, parafianie i tczewianie przychodzą w okresie świątecznym już od kilkunastu lat. W minioną sobotę w kościele Maksymiliana Kolbego znów był nadkomplet publiczności. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz. Od kilku lat wraz z niebieskim chórem kolędy śpiewają zaproszeni goście. Wcześniej były to różne zespoły, a także gwiazdy polskiej sceny muzycznej, na przykład Halina Frąckowiak. W tym roku Nieboskłonni zaprosili zespół z Ukrainy o nazwie Kana Band. Co ciekawe, składa się on z wykształconych muzycznie mieszkańców różnych regionów Ukrainy, którzy poznali się w Polsce. Oprócz muzyki członków Kana łączy religia. Postanowili tworzyć muzykę chrześcijańską. Koncert kolęd był ciekawie zaaranżowany. Oba zespoły występowały wspólnie. Gospodarze, czyli młodzieżowy chór Nieboskłonni pod dyrekcją Karoliny Kordas, wraz z ukraińskimi instrumentalistami i wokalistką zaprezentowali kolędy znane zarówno w Polsce, jak i za naszą wschodnią granicą. Były więc pieśni bożonarodzeniowe śpiewane w obu językach, na przykład zwrotki po ukraińsku, a refreny śpiewane były wraz z publicznością po polsku. Nie tylko kolędy sprawiły, że atmosfera była wyjątkowa. W refleksyjny nastrój potrafiła wprowadzić publiczność wokalistka Kany Krystyna Pidlisecka, która mówiła o zwyczajach świątecznych na Ukrainie, aktualnej sytuacji w jej kraju, jak i o religii, czyli obranej drodze życia z Bogiem dającym siłę i inspirację do tworzenia. To był wieczór z mocno i pięknie brzmiącymi kolędami, które, co było słychać i czuć, przełamują bariery czasu czy granic między państwami.